Witam bardzo serdecznie na konferencji prasowej po meczu pomiędzy AZS-em Politechnika Opolska a Niedźwiadkami Hemert. No, wspaniały mecz. Myślę, że dostarczył kibicom dużo emocji ze względu na to, że Niedźwiadki koniecznie chciały wyrwać po tych 10 porażkach to jedno zwycięstwo bardzo potrzebne. Ale tak się nie stało. Gratulacje dla Politechniki, gratulacje dla zawodników, dla trenera. Dziękuję bardzo. Panie trenerze, najpierw pańska ocena tego meczu. Dobry wieczór wszystkim. Wiedzieliśmy, że przyjeżdżamy na trudny teren. Wiedzieliśmy, że Niedźwiadki są w dołku i będą chcieli zrobić wszystko, aby z niego wyjść. Zawodnicy mojej drużyny weszli znakomicie w to spotkanie, skoncentrowani, pełni energii, realizowali założenia taktyczne, co przełożyło się ostatecznie na finalny wynik. Także jestem z tego powodu bardzo zadowolony. Gratulacje dla graczy, a Niedźwiadkom życzę utrzymania w pierwszej lidze. Gratuluję kibiców, którzy stworzyli kapitalną atmosferę. Dziękuję. Z nami jest również kapitan drużyny, Adam Kaczmarzyk. Panie Adamie, pańska ocena. Dobry wieczór Państwu. Gratulacje dla naszej drużyny. Zagraliśmy dzisiaj świetne zawody, zagraliśmy bombastycznie. Naprawdę to, jak dzisiaj wyszliśmy skoncentrowani z pełną energią na mecz, jak byliśmy przygotowani przez nasz sztab na to spotkanie, to zaowocowało. Przyjeżdżaliśmy tutaj wiedząc, że to jest bardzo, to jest zespół w dołku, ale bardzo ciężki zespół, szczególnie zespół swojego parkietu, gdzie grałem tutaj bardzo dobrze, ale przez to, że w hotelu mieliśmy bardzo ładne rododendrony, wygraliśmy to spotkanie. Dziękuję. Dziękuję serdecznie. Ja chcę powiedzieć taką rzecz, że jedyny zespół, który do tej pory oglądaliśmy, fantastycznie, wszystko siadało, wszystko ładnie się układało. Można powiedzieć, że zespół wspaniały i życzę tylko sukcesów i kolejnych wygranych. Bardzo dziękuję za miłe słowa i my również życzymy sukcesów. Dziękuję serdecznie, kłaniamy się, do widzenia. Dziękuję bardzo. Serdecznie witamy na konferencji prasowej gospodarzy. Dzisiaj Daniel Puchalski, pierwszy trener drużyny Niedźwiadków oraz najmłodszy uczestnik chyba tych zawodów. Bruno Halicki, U17, reprezentant kraju w tej grupie wiekowej. Dzisiaj końcówka dla niego była znakomita. Panie trenerze, ale wracając do meczu, jest to porażka, którą chyba nie przewidzieliśmy, a może i przewidzieliśmy, ale to jest, poproszę o pańską ocenę tego meczu dzisiejszego. Przegranego przez Niedźwiadków. Nie wiem, zdecydowanie obrazy nie tak ma wyglądać. Wiem o swoich większej ilości problemów niż to widać na zewnątrz, ale przy całym szacunku dla zespołu z Opola, który przez cały sezon naprawdę gra bardzo poukładaną, rozsądną i świetnie wykorzystującą swoich zawodników koszykówkę. Nie jest to przypadek od początku sezonu. Ten balans między doświadczeniem chociażby Kaczmarzyka i młodością już pod partem doświadczeniem międzynarodowym fantastycznie działa. To nie zmienia postaci rzeczy, że oczywiście, że przygotowaliśmy się i szukaliśmy swoich szans w takich, a nie innych założeniach, które z jednej strony nie daliśmy rady zrealizować z różnych względów, to już nie będę w to wnikał. Daliśmy, w którym będzie daliśmy zespołowi z Opola odjechać. Byli świetnie przygotowani na zachowania indywidualne naszych zawodników. Wygrali większość pojedynków indywidualnych i wynik
szkoda, bo to jest w tej koszmarnej serii porażek. Jedyny mecz, w którym mieliśmy aż tak duże poczucie bezsilności. No i cóż, no i jedyny, który faktycznie wykorzystał szansę, to jest faktycznie Bruno. Strasznie się cieszę, bo to jest, ja wierzę w pracę. Jak tej pracy nie możemy wykonać lub nie wykonaliśmy, nie możemy ze względu na stan osobowy, albo nie wykonaliśmy z innych względów, to zawsze jest jakiś ten niepokój. I my w tym niepokoju tkwimy od już półtora miesiąca. W przeciwieństwie do Bruna, który fantastycznie pracuje. I akurat to powiedzenie, że na przygotowanych czekają takie okazje. No Bruno kolejny raz, chyba pierwszy punkt trudny za pole na wyjeździe, dobrze pamiętam. Kolejny raz swoją szansę wykorzystuję. Zrobimy wszystko, żeby utrzymać ligę w Przemyślu, pomimo tych wszystkich naszych kłopotów zdrowotnych, nieprawdopodobnych wręcz, nie wiem co dalej, to i tak musimy to zrobić, obojętnie jakich środków używając i obojętnie jakich zmian dokonując, to absolutnie nie jest na dzisiaj istotne. Tyle. Panie trenerze, na pewno i kibice, i zresztą i obserwatorzy chciałbym zapytać, miał pan do wyboru, panie trenerze, między rozgrywającymi, między Eddiem a CJ-em. Dzisiaj postawił pan na Eddiego. Z czego to wynikało? To wynika ze sposobu obrony zespołów przeciwnych, zespoły, które mają. Po pierwsze, zespoły, które mają mobilnych, sprawnych, wysoko broniących, wysokich zawodników. Przez ostatnie mecze chodząc show w obronie, praktycznie zamykali CJ-jak i te jego możliwości ataku diametralnie malały w porównaniu do zespołów, które bronią z wysokimi kontejnami, Polonia Warszawa. To są wszyscy ci wysocy, którzy czekają na obrońcę w trumnie. W związku z tym uważałem, że po pierwsze uważałem, że Eddie jako wyższy rozgrywający będzie mógł swobodniej przy tym presie. Fantastycznie bronili chłopcy z Opola te piłki rozdawać. I nieźle faktycznie je rozdawał. Niestety bez jego penetracji, bez jego zagrożenia penetracją z jego strony skrzydła były podcinane, ilość strat, których zwykle tam nie ma, które zwykle rozrzuca do rzutu. Dzisiaj te piłki albo były po rękach, albo były w ogóle straty. I to jest to, o czym mówiłem, że fantastycznie Opole to przeczytało. No i jest drugi aspekt. Niby wszystkie mecze wiszą na platformie, każdy może je oglądać, ale się okazuje, że nie każdy widzi. Różnica w zachowaniach w obronie, jakie miał Eddie w ostatnim meczu, a CJ w kluczowych dla nas meczach z Katowicami i z Krakowem. Faktycznie postawiła wszystko na szali i na jedną kartę. I podjąłem, oczywiście plus obserwacja. Taki wybór. Plus obserwacja tego, jak to wygląda na treningach. Eddie wyglądał naprawdę bardzo dobrze. I taki był wybór. No, dzięki Bogu współpraca i z jednym i z drugim układa się rewelacyjnie. To nie jest, tam nie ma złych emocji między nimi. CJ to doskonale rozumie. Dzisiaj po meczu oczywiście, że podjąłem inną decyzję, ale to wszystko wiemy po meczu. Wiemy po meczu. Musimy wybrać najlepszą opcję dla zespołu na kolejne mecze. Najlepszy pod każdym względem. Dziękuję bardzo. Bruno, cieszysz się. Fajna końcówka. Zresztą chcę powiedzieć jeszcze, bo tu trener zresztą powiedział już też,
No, byłeś wczoraj chyba w Lublinie, prawda? Grałeś mecze U17 w tych regionalnych, później jeszcze i drugi zespół jest do tego. A dzisiaj fajny ten końcówka, debiut. Wspaniale dałeś prezentację przed tą publicznością. Twoja taka krótka ocena, nie krótka, powiedz dwa słowa, co ty, jak po tym meczu twoje wrażenie? No to najbardziej, no bardzo się cieszę, że dzisiaj dałem więcej punktów i mogłem wyjść i rzuciłem ich aż 7. Udało mi się, ale na pewno miałbym większą satysfakcję, gdybym rzucił te punkty, aby nasza drużyna wygrała. No przykro nam wszystkim w szatni było, że przegraliśmy ten mecz, jest jeszcze parę meczów przed nami. Mamy nadzieję, że wygramy z nich jak najwięcej. Cały czas trenujemy, robimy swoją robotę i no, chyba to tyle. Dziękuję serdecznie, a tobie życzę, żeby te U17 zarówno w drużynie, jak i chyba w reprezentacji były pomyślne i trzeba się rozwijać, żeby później wskoczyć na tą drużynę pierwszą, czego serdecznie życzymy. Dziękuję serdecznie.